Także możemy powstać, zaczniemy modlitwą. Chciałoby się powiedzieć, ojczyzna wzywa nas do apelu, ale myślę, że ktoś, kto był przed ojczyzną, czyli Pan Bóg, wzywa nas do apelu, abyśmy w modlitwie wyrazili tą gotowość tego, żeby i słuchając, i śpiewając przyznać się do tego wielkiego daru, jaki od Boga mamy, a jakim jest wolna, niepodległa Polska. I w tym darze właśnie tradycja tej pieśni, tradycja tego śpiewu, tych uczuć wyrażanych w tym śpiewie, nieraz tych kropli krwi, które w tych słowach pieśni przez nas śpiewanych za chwilę także i były przelewane. Także na początku zróbmy taką refleksję w skupieniu, by podziękować Panu Bogu za to, że mamy ten wielki dar, jakim jest Ojczyzna, wolna Polska. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zanieśmy wspólną modlitwę za przyczyną Matki Bożej Królowej. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz mi radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych czynów, racz nas zawsze wybawiać, Panu chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddawaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. To teraz siadamy, śpiewamy z Bożą mocą wszyscy, z uśmiechem na twarzach i radością w sercu. Ja tu chciałem dodać, Wojtek zadał mi wstęp. W zasadzie chciałem powiedzieć o tym samym, że pieśni patriotyczne stanowią część naszego polskiego DNA. Są tak głęboko wpisane w nas, czego dowodem jest fakt, że my przygotowując się do tego wieczoru, przez ostatnie dwa tygodnie nudziliśmy, śpiewaliśmy, świeciliśmy na to domu. Ale z naszych spokoju, naszych synów dobiegały bardzo podobne dźwięki. Czyły te same piosenki, te same słowa na Szkole Akademii Szkolnej. Posiadanie takiego wspólnego mianownika to jest olbrzymi skarb. W czasach, gdy postęp technologiczny galopuje i coraz dalej nam międzypokoleniowo do siebie, wspólny mianownik, który umożliwia nam spotkanie i bycie razem, to jest coś, co należy pielęgnować, co daje poczucie wspólnoty tak na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Także serdecznie zapraszamy Was do współuczestnictwa w tym. A jeśli mówimy o pieśniach patriotycznych, no to nie ma śpiewania pieśni patriotycznych bez Legionów. Ciao.
się w ogień zapału młodzieńczych wiar, rozwiedzić swy, nieść życie swe dla ideału i swoją krew. Yeah.
zdają. Thank you.
Lament Ani. Piosenka znacznie trudniejsza, bo to jest piosenka partyzancka z 1943 roku. Znana też jako kołysanka leśna.
przestąpił kwiat na ziemi zwiąt. Biały róży kwiat, tam pod jarem.
później nastąpiła wielka radość z odzyskanej niepodległości. Ale nie trwała ona długo, bo już po 20 latach zarówno od wschodu, jak i od zachodu zapukali do nas sąsiedzi. Dla naszych dziadków, pokolenia naszych dziadków i pradziadków, ta świadomość świeżo odzyskanej niepodległości była tak cenna, że obrona i wystąpienie naprzeciwko tym napastnikom było czymś oczywistym. Można powiedzieć za Herbertem, że była to sprawa smaku. Tak smaku, jakim są włókna duszy i krząski sumienia. A my zaśpiewamy inny tekst Herberta, prośbę. Muzyką Jana Bogatego Pawluszkiewicza. Prośbę. Płomień nienawiści, którego ktoś kiedyś może
umiejętnie wykorzystać i podsycić dla swoich własnych celów, czy będziemy potrafili raz jeszcze wznieść się na te wyżyny człowieczeństwa i za naszymi czasami, tak jak za naszymi biskupami powtórzyć, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Czasami jest to po prostu niezbędne. A mówię o wychowaniu dzieci, bo mówi się, że wojna ma twarz dziecka. I my w Polsce dobitnie o tym przekonaliśmy się w ciągu ostatnich 2 lat. Bo wojna, która się toczy za naszą wschodnią granicą, ma dla nas często twarz matek i dzieci, tysięcy ukraińskich dzieci, które uciekają przed tą wojną, przybyły do Polski. I teraz właśnie o wojnie oczami dziecka.
się wreszcie klamki uchwycą i otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, że nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane strzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem był i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez oratorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Ile lat będziesz przypominać rozpędzony burzą braku krętu? Tą litanią się do ciebie modlę, bardzo bliska jesteś i daleka. Ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę. Z tym narodem.
siłą. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Nami, co toną, tonąc innych topią, co marzą innym, odmawiając marzeń. Co z głowy pętli jeszcze nogą kopią, by ślad zostawić na kopniętej twarzy. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Dziękujemy serdecznie, że zdecydowaliście się spędzić z nami to popołudnie. A chcecie gromadnie odśpiewać Rosę? Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy z wami spędzić to popołudnie. Na scenie Stefan Jasionek. Yeah.
zapraszamy jeszcze na ciasto i kawę. Żołnierska ruta, legiony to
Okej, to na zakończenie radosne zaśpiewamy jeszcze raz pierwszą kadrową. Podobnie będzie do 7 stycznia. Zapraszamy serdecznie.